Cześć kochani, dzisiaj Wam pokażę najczęstsze usterki zaworu recyrkulacji spalin, czyli zmory wszystkich posiadaczy Volkswagenów, Audi, Seatów, Skodów czy Skód. Jest tu już wyjęty zawór EGR, oczywiście z usterką. Przebieg auta był około 60 tysięcy km, czyli to jest typowy przebieg dla tego samochodu. Kiedy ten zawór Wam padnie? Teraz postaram Wam się pokazać przyczyny, dlaczego ten zawór nie działa tak, powinien działać. Pierwsza z tych przyczyn, tutaj mamy gruszkę na podciśnienie. Nieszczelność tej gruszki może być tylko sprawdzona specjalnym zegarem na podciśnienie, czy jest szczelna, czy nieszczelna. Druga najczęstsza usterka, widzicie ten nagar w środku? Tam są zaworki z grzybkami, które nam otwierają i zamykają spaliny. I to jest niestety, ale nasza druga usterka najczęstsza. Jazda po mieście z dieslem, gdzie auto nie jest dogrzewane. Na wolnych obrotach oszczędna jazda, gdzie auto nie jest dobrze przedmuchiwane. Zbiera nam się wszędzie nagar. Te rurki, które tu odkręciłem pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym, a zaworem EGR, były pełne tego czarnego świństwa. Druga usterka. Teraz mamy trzecią usterkę, bardzo częstą. W sumie nawet dwie. Z tyłu zaworu. Jest ta klapka. No, ja sobie ją wcześniej wyjąłem. Ta klapka chroni to przed wilgocią, kurzem, brudem itp. W teorii tylko. Najczęstsza usterka to jest tak. Wysuwający się tępin. On się wysuwa do góry i wtedy jak to nam tu pracuje, to wtedy silniczek steruje zaworem, ale niestety ten czpień nam nie pracuje, bo tępin jest wysunięty. I ostatnia usterka, ta rolka tutaj, to jest łożysko na tępinie, rozlatuje się. I to już nieraz mieliśmy po prostu, że ściągamy tą klapeczkę i to wszystkie nam części tutaj leżą na dole, bo to się wszystko rozleciało. Rzadsze usterki to są typu nieszczelność wody, gdzieś tam się ta woda przedostaje z chłodnicy, bo tu mamy zintegrowaną chłodnicę spalin. No i gdzieś tam nieszczelność tych gazów, które też się tu wydostają, też może być minimalna. Z usterką tego jeszcze się nie spotkałem, elektryczną. Także tylko te usterki, które Wam powiedziałem. Jeżeli chodzi o czyszczenie, wiem, że niektórzy z Was robią, mechanicy też to robią. Nie wiem, ja takich rzeczy nigdy nie robiłem, nie uznaję i nie będę robił. Bo co z tego, że wyczyścimy, jak to za jakiś czas tak nam wszystko padnie, tak padnie, bo jest wypracowane, wyrobione. I no ja ogólnie nie polecam. Ta część nie jest droga, no tu kosztuje chyba w Anglii 180 funtów. Tak normalnie u nas w serwisie, no to w Polsce też koło 1000 zł. Raz na 60 tysięcy można sobie pozwolić, żeby to wymienić i mieć spokój po prostu, a nie płacić mechanikowi za co pół roku za czyszczenie naszego zaworu, który tak może nic nie przyniesie efektów i tak może nie przyniesie efektów. Dobra, dzięki za watching i do następnego. Pokażę Wam jeszcze, kochani, jaka kiedyś była akcja serwisowa na rozwiązanie problemu z wysuwającym się tym pinem z regulatora. To jest oryginalna klapka, ta przeciwkurzowa, osłaniająca cały ten mechanizm regulacji emisji spalin. Tak jak widzimy, to jest oryginał, a to jest to, co my zakładaliśmy naprawdę w tysiącach aut, żeby ten pin się nie wysuwał. Już widać tu różnicę na pierwszy rzut oka. Obróćmy to, zobaczcie. Wywiercili otwory, zamontowali kawałek blaszki, dodali kawałek jakiegoś silikonu, kleju. To ściągaliśmy, to zakładaliśmy i to chroniło, bardzo Wam pokażę jeszcze raz, cały ten mechanizm, żeby się nam ten pin nie wysuwał. Proste, ale skuteczne, czyli jak macie zawór dobry, tylko Wam się pin wysunął, wsuńcie ten pin na swoje miejsce, zamówcie sobie w serwisie takie to przykrywkę, cover po angielsku, nie wiem jak to po polsku dokładnie nazwać,
Wy już to wytłumaczycie. Załóżcie to zamiast tamtego. No i powinno hulać. Dzięki, pozdrawiam.